Hej Admiran! To jest Bartek. A my idziemy właśnie do Hackerspace Wrocław, bo lubimy Hackerspace, Makerspace'y. Wiecie o co chodzi. Za składanie mamy taką. Być może. Takie wszystko podstawowe rzeczy, których trzeba. Argon, spawarka, druty, maski. Dla fachowców tak zwany tigomat. Tigomat. Dobra, zrobimy wam reklamę. Jakie są zasady, żeby przyjść? Zasady są takie, że spotkania takie regularne, otwarte mamy w środę o 19, więc wtedy wszyscy, którzy są chętni, żeby nas odwiedzić, to można śmiało przychodzić. A oprócz tego można się umówić można wysłać maila na naszą listę mailingową. Można nas znaleźć na necie Hackerspace Wrocław, wyszukać sobie w Google, znaleźć adres listy mailingowej i wysłać nam maila i wtedy możemy się też umówić poza środą. Dobra, a jak ktoś jest stąd i łatwiej mu podejść, to jesteście na ulicy? O rany, jaka to jest ulica? Zajezdnia tramwajowa Dąbie, stara zajezdnia tramwajowa Dąbie. Okej. Na Dębowskiego. Niedaleko jest zoo, to nawet ja jestem. Tak, z daleka i wiem gdzie to jest. Nie pamiętam numeru, ale zajezdnia Nie, fajnie tu macie, fajnie tu macie. Mi się tu podoba. Dobra, myślę, że idziemy zwiedzać dalej, co? Jakoś tak wyszło, zaburzając chronologię, że spotykamy się z głównym sprawcą całego zamieszania dopiero kilka dni po samym festiwalu. W każdym razie przedstaw się moim widzom. Okej, okay. Cześć, jestem Szymon z kanału Inżynier Domu, właściwie z blogu Inżynier Domu. Jakoś wypadło, że zorganizowałem festiwal majsterkowania. Taki pomysł trochę spontaniczny. Najpierw było Arduino i Raspberry Pi Day. No a potem przeprowadzimy się do Wrocławia i wypadało coś zorganizować we Wrocławiu, więc że lubię majsterkować i poznawać nowych ludzi, to stwierdziłem, no to zaprośmy jakichś nowych ludzi do Wrocławia i zorganizujemy jakiś event. No i tak z przypadku do przypadku właśnie powstał festiwal majsterkowania. Wyobrażenia były wielkie, wyszło coś, co mnie troszeczkę zaskoczyło, chyba pozytywnie nawet. Bardzo klimatycznie, tak... Ekipa fajna naprawdę, więc super, że wpadliście też tutaj. Tobie dziękujemy. No. Okej, okay, tak wyszło, że teraz z Maćkiem konkretny vlog. Chłopaki się dogadali, żeby tutaj jakieś tak. Inne projekty poza nazwijmy to, poza spotkaniem. Poza Także spotkaniem. Spotkanie łączy ludzi, bardzo fajnie. Tak. Poznaliśmy trochę fajnych, to same fajne osoby, tak? Trochę nowych osób. Też znajomych, na przykład Adama Maszynotwora przyjechał, dobrą tak, to zrobił, tak. Także można było porozmawiać, poznać kogoś nowego, wymienić się doświadczeniami, mi się bardzo podobało. Będę na kolejnym. O, właśnie, może się uda kolejny, bo dużo zapytań poszło, czy będzie coś kolejnego, czy znowu organizuję jakiś event, więc no nic, po prostu muszę coś zorganizować nowego. W przyszłym roku myślę, że znowu będzie w marcu Arduino Day. A potem coś właśnie na lato, jesień, takiego majsterkowego trzeba będzie zorganizować, bo wiadomo, ludzie się zobaczyli, powymieniali się, każdy coś dla każdego okazało się, że właśnie będzie robił. No i na lato trzeba znowu jakieś rzeczy połapać do zrobienia. Macie mega fajną miejscówkę na takie rzeczy, więc wydaje mi się, że tak można pójść mocno warsztatowo, mocno właśnie tutaj kreatywnie. Dobra, tak. Dzięki jeszcze raz, fajny Dziękuję. Event. Więcej Szymona znajdziecie na jego mediach, Maćka też. Ja tu tylko stoję. Gości nas dziś w jego warsztacie, ale o tym może kiedyś tam gdzieś Jeden w dzień. Osobnych filmach. Szkoda teraz czasu. Dzięki Szymon. Kolejne Dzięki. Ujęcia nadchodzą teraz. Dziękuję. Spokój, proszę. Dziękujemy. No właśnie, dzięki. Wbijajcie, jak będziecie mieli ochotę. Oczywiście. Gdzie dalej? Maćku. Chodźmy tędy, tu jest jakaś dziura. Z kanału konkretny vlog. Dziękuję. Przechodzimy przez dziurę. Jesteśmy w głównej hali
w głównej hali festiwalu majsterkowania. Dobra, przyjechałem tu z chłopakami i jak widzicie, już impreza się powoli kończy. Nie było tak strasznie dużo osób, ale wszystkie, które przyszły, były całkiem zainteresowane. Tam jest stanowisko stolarskie, zaraz tam pójdziemy pogadać z jednym gościem. Tam jakieś dzieciaki robią coś z klocków. Tam coś jest lutowane. Natomiast tutaj byliśmy wystawieni my. Tam są jakieś drukarki 3D, skaner 3D całkiem fajny, zbudowany przez jakiegoś licealistę. Tutaj Adam maszynotwór, do którego zaraz podejdziemy, ma swoje stanowisko. Tutaj chłopaki ze swoimi nagrzewnicami indukcyjnymi, o których też wam coś opowiem. Ja też pokazuję swoje pierdoły cięte laserem. Tak w ostatniej chwili złapałem, stwierdziłem, że przywiozę. To niedługo będzie do ściągnięcia. Każdy będzie mógł sobie wyciąć, więc fajnie, od razu o tym mówiłem. Co się stanęło? Przypadkiem widzę, że bawisz się swoim Kiran. Urządzeniem. Ja tak, przypadkiem zupełnie, właśnie. Fajne? Napiszcie, czy fajne. Cicho. A tutaj co zrobić z drutem do TIGA, jak się nie ma TIGA? Można go wygiąć na przykład, albo... O właśnie, tak, tak. To jest Krzysiek. Siema. Drugie pół tego duetu. Wytniesz to. Punkt duetu. Źle to brzmi. Przepraszam. W dzisiejszych czasach. Dobrze, wypikam. Wypikam wszystko. Fajnie, to są jakieś czary. To jest jakaś magia. To jedne możliwe. To jedne możliwe. Ewentualnie możesz rozgrzać blaszkę. Jak masz blaszkę, to możesz podgrzać blaszkę. Jak to mówią? A jak nie mam blaszki? To nie możesz podgrzać blaszki. Możesz stopić. Słucham? Możesz stopić. A co trzeba stopić? Co jest do stopienia? Można, w tym. Tak? To do tego służy. To są takie urządzenia, które można zakupić? Dobra. Nie przeszkadzamy, idziemy dalej. Narzędzia z narzędzia.pl. Jeśli ktoś potrzebuje narzędzi. A tutaj stanowisko stolarskie, gdzie po długich, długich bojach udało się stworzyć tacę. Udało się stworzyć tacę. Się tworzyć tacę. Nagramy ładną panią. Dzień dobry. A tutaj jest autor tacy. I druga ładna pani. Dzień dobry. A oto jest władca tego drewnianego królestwa. Czy możesz się przedstawić moim widzom? Cześć, jestem Marcin. Mieszkam we Wrocławiu. Działam w Hacker Space Wrocław. O właśnie, o to cię spytamy. Bo rozumiem, że jesteś władcą sfery drewnianej Hacker Space'u. Nie, raczej ją tylko współtworzę. Działam tam na spółce z Dozim i nawet niedawno wpadliśmy na taki genialny pomysł, że wynajęliśmy sobie osobny warsztat, który właśnie kończymy jego renowację i będziemy ruszać tam z czymś swoim. Dobra. Jak cię znaleźć? W razie czego? Gdyby chciał się do ciebie ktoś odezwać? Woodbytes.com. Woodbytes.com. Okej. Okay. Dobra.
Adamie, hello, Adamie! Hello. Witam na moim stanowisku. Dzień dobry. Jak wam się toczy? No, potoczyło się po naszej myśli dzisiaj, tak więc wszystko jest bardzo dobrze. Super. Dobrze. Prawda, ja nie znam takich żartów jak Seweryn, żeby zaraz coś to powiedzieć. Seweryna pozdrawiamy. Mam nadzieję, że w końcu zaraz pójdzie po rozum do głowy i przestanie pracować. Możemy coś utoczyć dla naszych widzów? Jasne, możemy coś utoczyć. Fajny sprzęcik taki do piwnicy. Domowy. Choć pewnie wszystkiego do swoich potrzeb byś na tym nie utoczył, nie? Już czasem brakuje tej mojej tokarki, tego Nutola. Ale no jeszcze jakoś ledwo daje radę. No. Ale zrobiłem testy, bo wcześniej nie testowałem tej maszyny tak naprawdę i dosyć dużo się da zrobić, bo nawet taką dużą średnicę przetoczyłem. No to jest już sporo i powierzchnia wyszła całkiem niezła. Biorąc pod uwagę, że to jest w ogóle stal. Tak jest, nie? I maszyna nie jest przymocowana, bo ja też toczyłem na nie przymocowane, bo ona fabrycznie ma takie gumowe stópki, nie ma otworów do zamocowania, nie? Chyba. No nie ma, nie widzę. Niektórzy się cykają, że w ogóle na tym stali nie weźmie. Tak, nie? No, ale to są opinie ludzi, bo często się tak zdarza, tak, że ktoś się pyta na forum, czy zrobię na tym to i piszą mu, nie, nie zrobisz to w drewnie ewentualnie, na tym może w aluminium ci coś wyjdzie. A oni w życiu nawet nie toczyli na tej maszynie, to nie wiem po co się wypowiadają. No ja zrobiłem test, jak widać powierzchnia wyszła niezła i gdyby nawet się okazało, że potrzebujemy zdjąć łożysko w samochodzie i ten element nam nie wchodzi, to założymy na tokarkę, przetoczymy i nie musimy się nigdzie prosić, nigdzie iść, załatwiać, da radę. No tu toczymy takie cieniutkie aluminium, bo mamy tutaj dużo młodych tokarzy z obawy przed uszkodzeniem. Nawet nie tyle noża, co maszyny, bo maszyna nie jest moja, to toczymy w aluminium. Tu zaczynamy od planowania. Jak nie wiecie, to musicie obejrzeć film od Kirana. On tam pokazuje, co to jest planowanie. Nie, tak bardziej odsyłam do ciebie. Nie, nie, no tłumaczyłeś, co to jest planowanie, ja pamiętam. Jak to tam się wiesz, no wszystkim znam tyle, tyle. No, na wszystkim się nie można znać. No, idzie. Ten oto sposób uzyskaliśmy taki czopek. Dla odważnych. Czopek dla odważnych. Jak ktoś chce spróbować, to on tu leży. Nie trzeba potem oddawać. Żeby było wygrane. Fajnie się znowu spotkać. No coraz częściej jakoś się spotykamy, tak. Może to w dobrą stronę idzie, no. Trzeba się spotkać może następnym razem gdzieś na takim evencie, ale organizowanym przez nas, youtuberów. O, tak, tak. Co ty na to? Jak najbardziej. Kiedyś żeśmy próbowali Ptasińskiego nakręcić, żeby nas na działkę zaprosił, bo on tam ma duży plac. Ale tak nie za bardzo chyba mu to pasuje, żeby się mu tyle ludzi zjechało. No ale zobaczymy, no. Dobra. Widzę, że masz nalepki. Krem. Wiesz, bo ty się podzieliłeś ze mną. Możesz nawet wziąć więcej. Nie, może nawet wezmę więcej. Już sobie od EBMI wziąłem otwieracz do butelek, bardzo fajny. Ale jacy spostrzegawczy widzowie, ja pokazywałem co zabieram, oni od razu na laptopie wyczaili twoją naklejkę. No cóż. Myślę, że w tym momencie będę kończył. Bo jak to mawiałem, szkoda strzępić ryja. Tak jest. Odwiedzajcie wszystkie kanały, wrzucę linki w opisie. Adaś Maszynotwór, chłopaki z Konkretny Vlog. No i zapraszamy też do Hackerspace'a.
miejscowego we Wrocławiu. A ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i jak zwykle... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia. Okej, to się zmontuje.